W naszych ewangelicznych kościołach reformowanych mamy wieczerzę pańską, czyli komunię, na każdym niedzielnym nabożeństwie. Ale nie mówimy jednak, że mamy nabożeństwo z cotygodniową wieczerzą pańską, tak samo jak nie mówimy, że mamy nabożeństwo z cotygodniowym kazaniem. Mówimy po prostu, że mamy nabożeństwo. Natomiast cotygodniowa wieczerza pańska, czyli komunia, Eucharystia, jest jego nieodłączną, oczywistą częścią, tak samo po prostu jak kazanie, śpiew i modlitwa. Jeżeli jej brakuje, jeżeli podczas nabożeństwa brakuje wieczerzy pańskiej, to po prostu mówimy o nabożeństwie bez wieczerzy lub o nabożeństwie Słowa Bożego.